Nazywam się Maciej Tubis. Gram od samego początku, można by powiedzieć, czyli to chyba 6 lat się ma, kiedy się do szkoły muzycznej idzie do pierwszego stopnia. Rodzice muzycy, także podobno już od małego stawiałem gazetę do góry nogami na pianinie i udawałem, że gram, czyli można powiedzieć, że ta improwizacja już od małego się zaczęła. Edukacja pierwszy, drugi stopień, akademia muzyczna, klasyczna. Dużo grałem Chopina, uwielbiałem Chopina. Myślę, że dzisiaj można było właśnie też usłyszeć ten wpływ słowiańskiej, naszej polskiej, bardzo śpiewnej, bardzo melodyjnej pianistyki usłyszeć. Ale już podczas studiów miałem ogromną potrzebę grania swoich dźwięków. I mimo tej edukacji klasycznej stworzyłem swoje trio jazzowe i także projekty solowe i grałem własne kompozycje, które były na pograniczu muzyki klasycznej, a jazzu rozumianego jako improwizacja tak naprawdę, bo chodzi o tą wolność wypowiedzi. Dzisiaj zagrałem nowe kompozycje, możliwe, że zostaną ze mną na dłużej. Ale to wszystko powstało wczoraj, przedwczoraj, dosłownie na potrzeby chwili. Taki mamy czas nietypowy, taki moment trochę intymny, że brakuje mi tych koncertów, które w dużych ilościach miałem okazję grać ostatnimi czasy. To jest trochę uzależniające, można powiedzieć, że muzyka uzależnia. Na początku 2020 duża trasa Stubis Trio, praktycznie codziennie koncerty w filharmoniach i nagle to wszystko się skończyło. I jest taka ogromna potrzeba bodźcowania, świeżości, żeby nowymi dźwiękami, nowymi bodźcami próbować wprowadzić się w ten stan taki koncertowy, że gramy dla kogoś, że gramy coś nowego, coś świeżego i że jest to potrzebne. Stąd nasze spotkanie tutaj dzisiaj. I właśnie nie chciałem grać już sprawdzonych utworów, tylko poczuć ten dreszczyk emocji ponownie i spróbować czegoś nowego.